Niebezpieczne szpilki? Czy wygodne tenisówki? Jakie buty lubisz bardziej? Obejrzyj nowy film WHOO o problemach z wysokim i niskim obcasem. Kto tam? To my! Widoczna jest tylko szyja Doroty. I zostało tylko czoło i włosy Karoli. Wejdź, dziwna paro. To wszystko przez ich obcasy. Cześć, dziewczyny. Nie widziałem was przez wizjer. To był wspaniały spacer. Rozbierzmy się i... Ups, nie ma wolnych haczyków. Nie martw się, mam to. Odwrócę but i mam haczyk na moją narzutkę. Kałuża na horyzoncie. Ale to nic wielkiego dla dziewczyny na szpilkach. Potrafię chodzić po wodzie. A co z moimi nowymi białymi butami? Moje obcasy nie są wystarczająco wysokie. Jak mam przejść przez kałużę? Ale muszę być odważna. Idę. Och, zbyt głęboko. Karola, gdzie jesteś? Zanurkuję, by cię uratować. Dorota przygotowuje się na ważną randkę. Pomóż mi, Karola. Którą spódniczkę mam założyć? Może tą? Pewnie! Uwielbiam kratę! Tak lepiej. Teraz muszę założyć wysokie obcasy. Dorota, zobacz, co znalazłam. Ta spódniczka będzie idealna. Jasne, znasz się na modzie, Karola. Przebiorę się. Ups, mój obcas zaatakował moją idealną spódniczkę. Ups, powinnaś nosić płaskie buty. Hej, moja torba! Stój, złapię cię! Czekaj, Karola, mam lepszy pomysł. Możemy użyć moich szpilek jako procy. Znajdź coś do rzutu. Kasztan załatwi sprawę. Cel? Strzał! Trafiony! Oto twoja torba! Nigdy więcej tego nie zrobię. Nie zadzieraj z dziewczynami na wysokich obcasach. Hej, podasz piłkę? Karola potrafi nawet więcej. W wygodnych tenisówkach czuje się jak Messi. Wow! Chodź, zagraj z nami! O nie, piłka znowu wypadła z boiska. Hej, podaj piłkę. Czekajcie, już podaję. Ups, gra w piłkę nożną na obcasach to zły pomysł. Kochanie, pomyślałam o czymś, co możesz mi dać na urodziny. Wybierzmy to razem. To jest to, czego chcę. Spójrz na ten mały but. Włochy to moje największe marzenie. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Oto twój prezent. Otwórz. Włoskie buty na wysokim obcasie. Czy nie tego chciałaś? Nie zupełnie, ale dzięki. Jesień to najlepszy czas na spacery. Coś utknęło mi pod piętami. Doroto, masz tu cały zielnik. Dlatego wygodniej jest chodzić na spacery w płaskich butach. Iu, obrzydliwy karaluch. Chcę przejąć moją kuchnię, ale nie pozwolę na to. Poczuj to. Czujesz? No dalej. Nie mogę trafić go szpilką. Nie ruszaj się, obrzydliwcze. Co się stało? Nie możesz trafić w robala? Pomogę ci. Proszę bardzo, gotowe. Parkiety mają specjalne zasady dotyczące ubioru.
Dorota nie powinna była zakładać takich szpilek. Taniec na obcasach jest naprawdę niewygodny. To jak taniec na szczudłach. Auć, moja kostka! Ale Karola może się poruszać jak chce. Jej buty ułatwiają jej tańczenie przez całą noc. Jest królową parkietu. Dla niektórych stołek barowy jest jak Mount Everest. Trudno zdobyć szczyt bez butów na obcasie. Och, jestem zmęczona. Zasługuję na koktajl, by to uczcić. Och, teraz jesteśmy z powrotem w domu. Możemy założyć kapcie. Te różowe są dla ciebie, Dorota. Jest tylko jeden problem. Noszenie butów na obcasie zdeformowało moje stopy. Nie są przyzwyczajone do chodzenia po płaskiej powierzchni. Pozwól mi pomóc. Już teraz wyprostujemy ci stopy. Powodzenia! To nie zadziała! Przygotuj się, Dorota. Mam nowy plan. Stąd pochodzą baleriny. Zróbmy piknik w parku. To idealne miejsce. Niech ktoś pomoże. Moje szpilki grzęzną w błocie. Uważaj, Dorota. Nie dźgaj żadnych kretów. Karola ma świetny trik. Dorota, chodź po deskach do krojenia. To sposób na chodzenie po grząskim gruncie w szpilkach. O nie, zapomniałyśmy korkociągu. Jak mamy otworzyć butelkę? Mam pomysł. Moje szpilki wreszcie się przydadzą. Użyj pięty jako korkociągu. Jej! Hej, Jenna! Chodźmy na spacer. Hej, znowu jesteś w szpilkach. Nie dojdziemy tak daleko. Długiej podróży nie będziesz w stanie pokonać pieszo. Proszę, weź moje trampki. Są wygodniejsze. Jenna chciałaby zmienić buty, ale jest problem. Jej stopy są za długie na te dziecięce trampki. Ups, przepraszam, nie chciałam. Romantyczna sesja zdjęciowa. Dobrze, gołąbeczki. Spójrzcie na mnie. Dodaj więcej romantyzmu. Więcej czułości. Nie jest dobrze. Potrzebujemy niezwykłego ujęcia. O, szpilki. Zrób serce. Ta romantyczna ramka da nam idealny obraz. Podoba ci się moja sukienka? Uwielbiam ją! Dopełnię moją stylizację obcasami. Więc możemy iść? O, nie sądzę, panno gigantko. Nie chcę już wychodzić. Będę cały czas rozmawiać z twoim pępkiem. Możesz zmienić buty. No, znacznie niżej i lepiej. Dzięki! Zrobiłabym wszystko dla moich przyjaciół. Podobały ci się nasze różne problemy z butami? Daj nam znać w komentarzu, jakie buty nosisz najczęściej. Szpilki czy trampki? I pamiętaj, subskrybuj nasz kanał, daj łapkę w górę i kliknij dzwonek. Nie przegap żadnych nowych zabawnych filmów na Woohoo!